Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszeli, król Herod przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu, zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Siostry i bracia, dzisiaj jest jedno z największych świąt chrześcijaństwa. Dzisiaj świętujemy objawienie się Jezusa poganom. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami takiej procesji do Betlejem z różnych stron świata. Najbardziej taka mocna i wyrazista jest droga z pokłonem trzech króli. Oto prowadzeni znakiem gwiazdy przybyli i znaleźli dziecię położone w żłobie. Uklękli przed nim i złożyli mu pokłon jako Bogu. Jeden z najstarszych fresków pochodzących z IV wieku, zachowany w rzymskich katakumbach, ukazuje nam tę ewangeliczną scenę pokłonu trzech króli. Ta scena jest fundamentalnym komunikatem. To było coś tak bardzo ważnego, że pierwsi chrześcijanie chcieli o tym mówić wszystkim, że oto objawiony, zrodzony w Betlejem Jezus jest kimś, kto przyszedł do wszystkich ludzi, wszystkich czasów, bez wyjątku. Zastanawiające jest to, że nie ci, którzy znali proroctwa, przyszli do ubogiej groty oddać pokłon Mesjaszowi, ale przyszli ludzie skądinąd z zewnątrz, poganie, ludzie wykształceni, przybyli z daleka, upadli na kolana i złożyli Jezusowi bardzo drogocenne dary, pełne symboliki, dary dla króla, dla proroka i kapłana, dla tego, który stanie się niebawem
doskonałą ofiarą zbawienia człowieka. Jakże inna jest, czy była postawa Heroda i mieszkańców Jerozolimy. Oni byli przerażeni. Oni też byli przerażeni, że właśnie jakby z zewnątrz ktoś przychodzi i pyta, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. My wiemy, że Herod traktuje tego zrodzonego Mesjasza jak intruza. Wręcz dostrzegł w nim jakieś wielkie zagrożenie dla siebie, dla jego władzy. On był panem życia i śmierci. Postanowił więc zafundować dzieciom betlejemskim piekło, a więc wymordować wszystkie dzieci od 0 do 2 lat, aby w tej przestrzeni znalazł się on, Mesjasz, zabity przez niego. Historia sprzed 2000 lat powraca. Pytamy, dlaczego tak wielu przyjmuje dzisiaj postawę Heroda? Dlaczego dzisiaj tak wielu lęka się Jezusa i Jego władzy? Dlaczego dzisiaj tak wielu lęka się dziecka? Okazuje się, że świat dzisiaj nie chce ani Boga, ani dziecka. Wręcz wielu mówi, że to nas ogranicza, że ogranicza naszą wolność. A dziecko mnie krępuje, mnie męczy, mnie irytuje. Nie pozwala mi realizować swojej niepowtarzalności. I to jest właśnie ten moment dramatyczny dla współczesnego człowieka, który zamknął się na Boga. Dzisiaj ta uroczystość objawienia Pańskiego, ten marsz mędrców do Betlejem i do Jezusa właśnie pokazuje, że Bóg nie może być i nigdy nie był i nie może być ciężarem dla człowieka. I nigdy Bóg nie ogranicza człowieka, wręcz odwrotnie, wyzwala go, czy porusza go i prowadzi do jeszcze większych, głębszych odkryć. Bogu należy się uwielbienie, dla Niego warto żyć, warto podejmować trud, drogi, byleby tylko do Niego dotrzeć, byle tylko się z Nim spotkać, byle tylko z Nim się zjednoczyć, osiągnąć pełnię życia. To są właśnie te tęsknoty duchowe, wewnętrzne, które są w nas, które powinny być w nas i które powinny nas nieustannie przełamywać, by prowadzić do celu. Droga do wiary w Boga nie jest prosta i nie jest łatwa. Nie możemy się zatrzymać, nie możemy się zadowolić nawet przez jeden tydzień, że już coś żeśmy osiągnęli, więc możemy sobie teraz odpocząć. Ta wędrówka trwa. Ta droga to jest często najeżona przeciwnościami. Czasami się pojawiają wątpliwości. One mogą się nawet pojawić na chwilę przed śmiercią. Ale zwycięstwem naszym jest wiara nasza. I wiemy, że ci mędrcy mieli swoją gwiazdę. Może im zazdrościmy, że oni mieli swoją gwiazdę, która ich precyzyjnie wiodła do Betlejem. Nawet zły Herod nie mógł ich zatrzymać. Dotarli, osiągnęli to, czego pragnęli. Ale moi drodzy, siostry i bracia, my też mamy swoje gwiazdy. I tutaj trzeba być bardzo, coraz bardziej musimy być do tego przekonani, że tą gwiazdą jest Słowo Boże. Że tą gwiazdą jest Pismo Święte, które czytane, medytowane i wcielane w życie prowadzi nas do Jezusa. Ono z wszystkich stron Starego Testamentu, z wszystkich ksiąg prorockich, królewskich, różnych ksiąg, od pięcioksięgu począwszy,
one wszystkie prowadzą nas do Jezusa. Taką drugą gwiazdą zapewne jest Maryja, na którą spoglądaliśmy w Nowy Rok, Boża Rodzicielka. Maryja, nawet często śpiewamy, gwiazdo śliczna, wspaniała. Często mówimy, jesteś gwiazdą morza, jesteś gwiazdą polarną, Maryjo. Gwiazda, to znaczy, że ty, to nie jest właśnie tak, jak rozumiemy czasami jakaś gwiazda, nie wiem, piosenki, ale ona jest tą, która prowadzi nas do Jezusa, na pewno nas do Niego doprowadzi. I tą gwiazdą, moi drodzy, jest także Kościół Święty. Ludzie świata myślą, że Kościół to jest jakaś organizacja, to są jakieś biskupi, to są jakaś władza, jakieś interesy. Kościół Święty jest misterium, jest tajemnicą Boga, który jest duchową rzeczywistością, podarowuje nam się cały właśnie w Kościele. I tylko w Kościele możemy po 2000 lat od tamtego wydarzenia nieustannie słyszeć tę prawdę o Bogu, który przychodzi nas zbawić. A więc tą gwiazdą jest dla nas Kościół, dlatego Go kochamy, dlatego w Nim jesteśmy, dlatego wciąż do Niego dążymy. Siostry, bracia, pomagajmy sobie wzajemnie przedzierać się przez codzienne życie do Jezusa. Dzisiaj w całym Kościele mamy ten akcent misyjny mocno pokazany, że trzeba iść w świat, że trzeba pokonywać wszystkie granice, aby docierać do wszystkich. Misyjny aspekt dzisiejszego święta, aby dotrzeć do Betlejem, aby dotrzeć do prawdy, dotrzeć do Boga. Amen.